Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony i były wicepremier. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzisiaj do Warszawy przyleci na zaproszenie ministra Jacka Czaputowicza amerykański sekretarz stanu Rex Stillerson. Czy to, że Warszawa znalazła się na trasie jego europejskiej podróży, to jest rodzaj wyróżnienia, czy po prostu interesy, czy coś jeszcze? Warszawa jest na trasie amerykańskich polityków od lat, więc jest to coś naturalnego, więc nie sądzę, że powinniśmy tutaj jakoś podskakiwać z radości. Jest to dość naturalne. Ale nikt nie podskakuje. Nie, no tak, ale to czasami mnie bawi takie pokazywanie, że skoro ktoś przyjeżdża do nas, to my tu jesteśmy jacyś ważniejsi, odgrywamy mocarstwową rolę. Nie. Ale w sytuacji Sekretarz... kiedy to jest jesteśmy w dobrym towarzystwie, bo jest Dawos, Paryż i Londyn. No tak, no Dobrze, że sekretarz stanu USA przyjeżdża, dobrze, że odbędą się rozmowy. Wydaje mi się, że też ta agenda polsko-amerykańska nie jest tak różowa, jakby się wielu wydawało, bo na przykład w obszarze obrony, bezpieczeństwa no, są takie tematy, które myślę mocno są zaległe. Mam na myśli współpracę wojskową, obronę powietrzną, patrioty. Myślę, że ten bałagan po Macierewiczu, po jego... Fantastycznych zapowiedziach i obietnicach, wymaga posprzątania. Ale I to wrębnie? będzie temat, no właśnie, co Polska zamierza, jeśli chodzi o zakupy. Bo były zapowiedzi o śmigłowcach amerykańskich, były zapowiedzi właśnie o antyrakietach. Nic z tego nie wychodziło. Były zapowiedzi na no temat zapowiedzi, programu ale HOMAR. Ale Dość... też były negocjacje, kwestia ceny. No tak, Ta i cena się zmienia, no tak, obniża. No tak, to. Jest wyraz pewnego kryzysu w tych relacjach, mimo takich pompatycznych wypowiedzi, że te relacje są najlepsze w historii. To jednak w tych konkretach wygląda to gorzej. I myślę, że sekretarz Tillerson przyjeżdża, żeby o tym rozmawiać. Podkreślę, Spotyka się także z prezesem Kaczyńskim, czyli tutaj amerykański pragmatyzm nakazuje spotkać się z realnym decydentem. Cała reszta to tylko taka oprawa do, do tej wizyty. Myślę, że Tillerson zada Jarosławowi Kaczyńskiemu parę zasadniczych pytań, bo. Tak, pan myśli, że mógłby się spotkać tylko z Jarosławem Kaczyńskim. no, mógłby, no tylko byłoby to nieprotokolarne, więc no, ciekawe, z kim jeszcze się spotka. Z prezydentem, premierem wiemy. Natomiast ja pamiętam, jak minister. Ale z liderem opozycji się nie spotkał. Ale nie spotykają się politycy, sekretarze stanu czy z ja liderami wiem, ale opozycji. Właśnie, tak sobie pomyślałam, czy gdyby, gdyby miał taką w cudzysłowie fantazję, chciał się spotkać z liderem opozycji, to z kim by się spotkał? Z szerokiego obozu. No, opozycji. Chyba dość oczywiste, że z Grzegorzem Schetyną, no przewodniczącym właśnie... Platformy, największej partii opozycyjnej, byłym marszałkiem Sejmu, ministrem spraw zagranicznych, także tutaj nie ma co specjalnie dywagować. Natomiast Grzegorz Schetyna zdany jest w Waszyngtonie, miał świetne relacje z Johnem Kerrym poprzednikiem Rexa Tillersona. Natomiast ja pamiętam właśnie sekretarza Kerego. Spotykał się ze mną jako z ministrem obrony. Ciekaw jestem, kto dzisiaj jeszcze jest w agendzie sekretarza Tillersona, bo ma świadomość tego, że kluczowa jest osoba z Kaczyńskim. ja myślę, że no na nie pewno uniknie nie na pewno jest prezydent, premier i, i minister spraw zagranicznych. No muszą być z klucza. Pytanie, kto jeszcze. I ja sądzę, że poza takimi tematami polsko-amerykańskimi, relacji wojskowych, biznesowych, na pewno Tillerson będzie dopytywał o to, co się w Polsce dzieje. Na czołówki amerykańskich mediów trafiły sprawy neonazistów tych wydarzeń ostatnich, ale i generalne tematy praworządności w Polsce, przestrzegania konstytucji, tylko co się dzieje z sądami. Tu, no ale ostatnio e, e, był taki komunikat z, z Departamentu Stanu. Anonimowy że Polska urzędnik. Ma się, no, ale się, to, Polska demokracja ma się dobrze. Ja to, jest no, żywa, rozwija się. No, coś to takiego, znakomicie, to... natomiast y, jeżeli to mówi anonimowy urzędnik, to, y, to jest mało poważne. Zobaczymy, co powie Tiller. Jestem bardzo ciekaw jego wypowiedzi po tych, po tych rozmowach, bo w moim przekonaniu, a interesuję się tymi sprawami bardzo, na stole między Polską a Stanami Zjednoczonymi leży wiele problemów, o których się mało mówi. Być może mało się dzisiaj powie i poprzestanie Tillerson na takich rutynowych pochwałach za sojusz. Natomiast miejmy świadomość, że te problemy narastają. Dlaczego Platforma ucina sobie prawe skrzydło? Nie ucina Platforma Prawego Skrzydła. To już jest bardzo wielu, nie, Jest bardzo wielu polityków w platformie właśnie o tej wrażliwości konserwatywnej i bardzo nam na tym zależy, żeby Platforma jako szeroka Partia Centrowa miała właśnie to skrzydło. Taka była Platforma przez 17 lat tak i taka będzie bardzo w przyszłości. Zależy, że wyrzuciliście trójkę posłów, którzy głosowali w inaczej niż, niż Państwo sobie życzyli, mówię o liderach. W sprawie ustawy aborcyjnej. Głosowanie dotyczyło skierowania projektu do komisji i ta trójka głosowała inaczej niż prezes Kaczyński, pani Pawłowicz i osoby, którym na pewno większego konserwatyzmu odmówić nie można, więc to chodziło po prostu o kwestię lojalności. Nie ma to nic wspólnego z funkcjonowaniem ludzi, którzy mają konserwatywną wrażliwość w platformie. I będziemy rozmawiali nad tym, jak lepiej. Te skrzydła tutaj rozpościerać, bo rzeczywiście taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. A te i... trzy piórka mogą to, wrócić do tego skrzydła, żeby, żeby ptak lepiej latał. Rozmawiamy o tym, to dużo zależy też od tych samych piórek. Myślę, że tak to oceniam. Po obydwu stronach jest jakaś tam otwartość do tego. To, są, to jest wiele lat współpracy, jakiś tam przyjaźni. No i też... jest, jest list, który. Który napisali ci posłowie. Zarząd się nad nim pochylał, pochylał wczoraj, ale na razie nie, nie ma żadnej decyzji. To no będziemy rozmawiać dzisiaj. Ja sądzę, że to są tak poważne sprawy, że. Nie można ich rozstrzygać w jakimś pośpiechu. Jak mówię, dobra wola jest po stronie zarządu, natomiast tu trzeba czasu, trzeba rozmowy. Ale jest możliwe przywrócenie ich? No są procedury takie, które pozwalają na to. List jest tutaj pewnym impulsem do dyskusji na ten temat. No zobaczymy, nie chcę uprzedzać List faktu. Senatorów także, którzy poparli. No tak, te tak osoby. No. rozmawialiśmy o tym wczoraj kilka godzin, będziemy rozmawiać dzisiaj i zobaczymy, jak mówię. Zarząd kieruje się odpowiedzialnością za całą Platformę, za opozycję i będziemy pracowali nad tym, żeby w ciągu najbliższego czasu, ale raczej nie godzin, tylko tygodni, wypracować jakieś rozwiązania. Panie premierze, co Platformę trzyma przy życiu? Bo trudno, trudno, trudno się cieszyć życiem, jak się patrzy na sondaże. Mieliśmy sondaże lepsze i gorsze, więc... Jesteśmy doświadczeni w tym, że by nie rwać sobie włosów z głowy, gdy jest trochę gorzej. Mamy świadomość też tego, że to jest taki to jest motywacja do tego, żeby więcej pracować, więcej rozmawiać z ludźmi. Myślę, że to jest motywacja do jednoczenia opozycji, bo. A No właśnie, jak to wygląda? Konkretnie, jak wygląda? Czy są jakieś poważne rozmowy? Czy na razie to są tylko takie przymiarki, że a mogłoby być tak, mogłoby być inaczej? Czy coś konkretnego oprócz tego słynnego, tego słynnego duetu warszawskiego zostało ustalone? Bardzo zależy nam na tym, żeby z tym najbliższym partnerem, czyli z Nowoczesną, z przewodniczącą Katarzyną Lubnauer, jak najszybciej się dogadać co do. Takiej fundamentalnej, głębokiej współpracy chyba tak, na tak, wybory. Jest dosyć zdystansowana do pomysłu, żeby powstał jakiś taki wspólny byt, nie wiem, nawet na czas wyborców. Wyborów. Ja wierzę w zdrowy rozsądek przewodniczącej Lubnauer i myślę, że. I w nowoczesnej w platformie dokładnie rozumiemy, czego ludzie nas oczekują, i że to nie jest moment, żeby teraz wyciągać jakieś dawne urazy, szukać jakiejś wypowiedzi, które nie pomagały w przeszłości. Jestem co do tego optymistą. No dobrze, opozycja ale Platforma potrzebuje chce, tego kroku. Czy Platforma chce jakiegoś takiego nowego, formalnego bytu po stronie opozycji, który by łączył posłów platformy, polityków platformy i polityków nowoczesnej i może jeszcze kogoś? Chcemy realnej współpracy. Myślę, że. Kwestia bytu sprawia. Bo z sondażu Ta, wynika, że, tak, że ludziom by się to podobało. Czytamy, czytamy te sondaże i z pewnością myśląc o współpracy z nowoczesną, zakładamy, że to musi być nowa jakość, że ludzie nie chcą już kolejnych polityków, którzy stają i dyktują współpracę, tylko konkretów. Takim konkretem, takim pierwszym krokiem było porozumienie warszawskie. Bardzo ważne z punktu widzenia relacji między platformą nowoczesną, gdzie Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej stanęli razem z szefami platformy nowoczesnej. I myślę, że to była taka jaskółka, która przyniesie wiosnę. Panie przewodniczący, przepraszam za to skojarzenie przede wszystkim słuchaczy, którym może się nie podobać, bo materia jest poważna. Czy dzisiaj w Sejmie szykuje się dzień świstaka? Będzie drugi raz informacja na temat ruchów które są związane z totalitaryzmami Rozumiem, że pani doktor nawiązuje do tego, że wczoraj była informacja z inicjatywy Pisu, dzisiaj będzie informacja z inicjatywy platformy. No właśnie, to I... może... będzie inna informacja? No my Prosimy o konkrety. Wczoraj pan minister Brudziński mówił praktycznie o wszystkim, tylko nie o tym, co najważniejsze jest dla wielu od tygodnia, kiedy zobaczyliśmy reportaż o neonazistach. A co jest On najważniejsze? Mówił, no właśnie, to, właśnie ta sprawa jest ważna. On mówił o tym, co się dzieje w Niemczech, mówił o Platformie, mówił o opozycji, o no, Brukseli no, mówił, i elitach. Mówił też o idiotach w krzakach. No tak, no to był to był to mały fragment jego długiego wystąpienia i to ale Akurat mówił, że nie będą ścigani. No trafne, bo mówi o idiotach w szakach, a nic nie zrobiła policja ani, ani rząd, gdy ci, cytuję pana Brudzińskiego, idioci, wieszali na szubienicach zdjęcia eurodeputowanych Platformy. Ale teraz zrobiła, bo teraz są zatrzymania już chyba sześć, no tak, czy nawet więcej. Ale czy będziemy godzili się na to, że żyjemy w kraju, w którym potrzeba dziennikarzy, i telewizji i mediów, żeby władze cokolwiek robiły. Pytanie, co władze zrobiły po Marszu Niepodległości, gdzie były niesione rasistowskie hasła? Co zrobiły po wieszaniu tych zdjęć. To była haniebna sytuacja. Więc ja byłem bardzo rozczarowany wczoraj tym, co mówił minister Brudziński, bo dostrzegłem w jego krótkim ministrowaniu pewne nowe tony. Inaczej zaczął mówić, inaczej zaczął reagować na różne Cześć, incydenty. Się no, bardzo, no bo wrócił do takiej starej melodii. Najkrócej mówiąc, wszystkiemu winna jest platforma. Ta płyta jest tak zdarta po dwóch latach. Używa też jej prezes Kaczyński, się do senatorów, że aż się dziwi. Wie, że jeszcze politycy pisu do tego sięgają. Pan mówi, sięgają. że ta płyta jest zdarta, ale na tej płycie coś jest. Na przykład idziemy po was. Jest na tej płycie i trudno temu zaprzeczyć. Państwo też nie radzili sobie. To nie jest tak, że, że możecie rzucić kamieniem w sprawie nacjonalistów. Akurat ta sprawa była wczoraj też w Sejmie podnoszona, bo kilkadziesiąt spraw po tych incydentach białostockich i to jest taki y, kłamliwy mit, że nic się nie wydarzyło po słowach ministra Sienkiewicza. Warto sięgnąć tutaj do faktów, do zdarzeń, akurat poszły działania i myślę, że akurat y, ten fragment y, z datej płyty jest. Y, wyjątkowo zdarty, tak bym powiedział. Zwłaszcza, że PiS rządzi dwa lata. Przez dwa lata ośmieliły się te środowiska. I myślę, że wczoraj najbardziej nerwowi oczywiście byli politycy Solidarnej Polski. Pan Cymański, który podbiegał do naszych ław, mają nieczyste sumienie po tym, gdy z panem Rybakiem ale pląsali na swoich konwencjach. Ja nie jestem rzeczniczką soli Solidarnej Polski, ale wtedy Rybak jeszcze nie palił kukły, był w ruchu oburzonych i nie bardzo wiadomo było, kim Ale on jest. Gdy prokuratura, tak, samo jak pan Andrzej Hada, też się przyczepił też do, do Bronisława Komorowskiego. I to nie jest tak, a gdy że się życzył. gdy prokuratura występowała o złagodzenie kary kilka miesięcy temu, no to już było dokładnie wiadomo, kto jest kim. I myślę, że Zbigniew Ziobro miał w pamięci to. Jak śpiewał na scenie na konwencji, właśnie z Panem Rybakiem. I te zdjęcia A my już nie chwały nie przynoszą. Możecie dłużej, bo, bo koniec. 100 lat może Pan zaśpiewać Wojciechowi Manowi. 100 lat dla Wojciecha Manna. Przed chwilą mu na korytarzu złożyłem By... życzenia. Sto lat to zresztą mało, myślę. Tomasz 200, 200. Szymoniak, Platforma Obywatelska, już do usłyszenia.